Peter também, Sarvandas, é quem mete a vida. Trzeciego filaru emerytalnego, obecnie innych programów dodatkowego dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Program ma być tworzony i współfinansowany przez pracodawców. Minister finansów Teresa Czerwińska wyjaśniła, że minimalna składka pracownika wyniesie 2%, ale osoby zarabiające poniżej lub w wysokości 120% wynagrodzenia minimalnego będą mogły wpłacać 100%. Podstawowa składka dla pracodawcy to jest 1,5% wynagrodzenia brutto z możliwością podwyższenia składka 2% z możliwością powiększenia do 4% przy założeniu, że również wprowadzamy składkę 0,5% dla osób najniżej zarabiających. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Największe firmy mają zacząć stosować nowe przepisy od 1 lipca przyszłego roku. Pozostałe będą wdrażać je stopniowo. Po brexitowo Wielka Brytania stawia na więzi z Afryką. Brytyjska premier Theresa May ogłosiła dziś w Republice Południowej Afryki, że gdy jej kraj po opuszczeniu Unii będzie samodzielny, kształtując swoją politykę handlową, chce postawić na inwestowanie na kontynencie afrykańskim i wspieranie tamtejszej gospodarki. Adam Dąbrowski. Pierwsza wizyta Theresy May w Afryce rozpoczęła się od odwiedzin w szkole. Ja podam pytam, pani premier wzięła nawet udział w tańcu na boisku szkolnym. A potem, już w poważnym przemówieniu, ogłosiła, globalna pobrexitowa Brytania chce ścisłych związków z krajami Afryki. Czy to poprzez tworzenie